Kobieta ginie w kadzi fermentacyjnej. Młoda kobieta z Hiszpanii straciła przytomność i utonęła w rodzinnej winiarni w Salas de los Barrios w El Bierzo. Narea Perez pracowała dla swojego wujka, znanego producenta win Raula Pereza. W poniedziałek po południu 25-latka obserwowała proces fermentacji, gdy opary sprawiły, że straciła przytomność i wpadła do środka kadzi. Jakiś czas później znalazł ją jej wujek i zadzwonił po pogotowie. Niestety było już za późno. Zgadza się, alkohol zabija.